21 stycznia 2017 roku kilku mieszkańców Meksyku było świadkami dziwnego zjawiska meteorologicznego, które powstało nad wzgórzami Tejerias. Ogromne, wielowarstwowe, ciemnoszare chmury wisiały na niebie co najmniej przez godzinę. Miejscowi oglądający to niesamowite zjawisko opowiadają, że nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. Jakiś czas po rozszerzeniu chmury u jej podstawy miała pojawić się okrągła tarcza z zaokrąglonymi krawędziami, która wyraźnie wyróżniła się kolorem i kształtem od reszty struktury. Naukowcy komentujący to zjawisko stwierdzili, że najprawdopodobniej mieli oni do czynienia z tzw. chmurami soczewkowymi. Jak zawsze w tego typu sytuacjach wypowiadali się również ufolodzy, w tym i słynny Scott Waring. Jego zdaniem oczywistym jest fakt, że w obłoku ukrył się latający spodek obcych. Zgodnie z jego słowami, ludzie są bardzo wrażliwi, a obcy nie chcą stać się przyczyną ich traumy. Oni po prostu czuwają nad nami. Oni chcą, żeby ludzie się uspokoili i pomyśleli, że nie jest to UFO, a po prostu zwykła chmura. Niezależnie od tego, które wyjaśnienie przyjmiemy za to właściwe, nie da się ukryć, że ta formacja chmur jest dość niecodzienna. Jednak to, czy w jej wnętrzu skrywał się pojazd UFO czy nie, jest niestety nieweryfikowalne dla przeciętnego człowieka.